Hejka, witam Was w kolejnym filmie na tym kanale, a dzisiaj rozpakujemy sobie tą paczkę ze straszydeł. Jak widzicie, niestety doszła mi troszeczkę tak tutaj uszczerbnięta. W każdym razie widać już tutaj jeden z najciekawszych zakupów moich właśnie z tego zamówienia. Więc co, wydaje mi się, że nie przeciągam. Na wstępie chciałabym Was poprosić bardzo o subskrypcję mojego kanału, bo to mi bardzo pomaga w rozwoju i docieraniu do nowych odbiorców. Więc jeżeli chcecie mi pomóc, to kliknijcie ten przycisk na dole. No i co, zapraszam Was do oglądania, co właśnie znajduje się w tej magicznej paczce, a będzie bardzo, bardzo dużo różnych nowości. Dobra, wyciąłam sobie adres, cała paczuszka wygląda właśnie w ten sposób. Jest ona duża, ale widzę, że jest bardzo, bardzo napchana. No i myślę, że będziemy po prostu wyciągać po kolei. A więc pierwszą rzeczą i chyba największą to aż trzy kawałki miękki Pumpkin Spice. Jest to miękki, który jest jednym z moich ulubionych kolorów, szczególnie na rude koniki. Wiem, że teraz już przez wiele, wiele miesięcy nie było dostępne aż do ostatniej dostawy, więc właśnie postanowiłam zrobić grube, grube zapasy. Więc mam tutaj bardzo duży kawałek, nie będę go rozwijać, bo i tak się nie zmieszczę w kadrze. W każdym razie, no widzicie, jaki ogrom jest tego materiału. Ten, kto zamawia ze straszydeł, ten wie, ile mniej więcej właśnie, jak duży jest jeden kawałek. U mnie jeden kawałek wystarcza na jednego dużego konia oraz na kucyka. Więc będzie naprawdę bardzo dużo koników z tego materiału. No i super się cieszę, że udało mi się nareszcie dorwać ten kolor. Następnym kolorem, który już nam tutaj wystaje, jest jeden kawałek. Reszty materiału chyba będzie po tylko jednym kawałku. Nowości właśnie nowych kolorów ze straszydeł, które weszły niedawno. I tak na pierwszy rzut oka jest to kolor pomiędzy kokosem a cappuccino. Niestety totalnie nie pamiętam nazw tych nowych kolorów. W każdym razie jest on trochę ciemniejszy od standardowego kokosa i na pewno jaśniejszy niż cappuccino. W każdym bądź razie na pierwszy rzut oka bardzo, bardzo mi się podoba i myślę, że wyjdą całkiem ładne takie totalnie czekoladowe koniki z tego materiału. Oddaliłam nieco kadr, żebyście widzieli różnicę pomiędzy tymi wszystkimi kolorami. Następnym kolorkiem jest taki ala nowy rudy właśnie ze straszydeł. Wygląda on tak, i jak widzicie, jest ciemniejszy niż zwykły pumpkin, aczkolwiek wydaje mi się, że też może być całkiem niezłą alternatywą właśnie dla tego koloru. Dla tych, którzy nie lubią, jak ten kolor jest ostry, to właśnie ten jest nieco łagodniejszy, trochę bardziej brudny, no i nieco ciemniejszy, ale mimo wszystko na kasztana nada się bardzo, bardzo fajnie, więc jego też mam taki jeden kawałeczek. Innymi rzeczami, które tutaj mam, zamówiłam je totalnie testowo. Są to takie okucia właśnie. I bardzo skusiły mnie te tęczowe, które wyglądają właśnie w ten sposób. Niestety nie było tęczowych kółeczek, z czego bardzo, bardzo przykro mi było, więc wzięłam zwykły czarny. I właśnie będę chciała zrobić jakiś taki ładny, kolorowy kantarek. Jeszcze totalnie nie wiem, jak wyjdzie, bo myślałam, że te kółeczka będą nieco większe. Zapomniałam spojrzeć na wymiary. No i ten karabinczyk myślałam, że też będzie nieco w innym kształcie. Aczkolwiek na pewno je jakoś wykorzystam. No i być może na moim Instagramie, nazwa podana w opisie, będzie właśnie pokazane, jak coś w najbliższym czasie z tego tworzą. Kolejną, że tak powiem, kategorią rzeczy są to takie dwie ramówki. Jedna zwykła czarna, no bo czarnych ramówek nigdy zbyt wiele. I tutaj zamówiłam sobie taką jaśniutką, pastelową, fioletową. Jest w kamerze, wygląda chyba na biało. W każdym razie jest to po prostu jasny fioletowy, zwykła ramówka. Głównie będzie mi potrzebna do derek. Kolejną z rzeczy są to takie cztery kolory sznureczków bawełnianych. Jestem totalnie zachwycona tym, jakie to są piękne kolory i aż żałuję, że nie zamówiłam ich więcej. W każdym razie, no, wyglądają one właśnie tak i będę testowo robić z nich halterki. Mam nadzieję, że mi wystarczy tych kolorów. No i właśnie w niedługim czasie, jeżeli chcielibyście po prostu halterki z takich oto sznureczków, to śmiało można napisać na Instagramie. Tak jak o resztę akcesoriów, wykonuję akcesoria dla Hobby Horse'ów na zamówienie, więc bardzo chętnie Wam coś zrobię ciekawego, więc śmiało również można tam pisać, jeżeli jesteście czymkolwiek stąd zainteresowani. Tutaj na dnie paczki jeszcze zostały nam spokojnie rzeczy, także zaraz je Wam dokładnie pokażę. W każdym razie na dnie paczki znalazłam rozpiskę, co po kolei ile kosztowało i konkretnie co stąd zamówiłam, więc można sobie tutaj zastopować film. I tutaj jest wszystko napisane, który kolor jest który po prostu. Więc od dołu mamy pumpkina. Tutaj mniemam,
że jest to kakaowy, tak jak mówiłam, nie jestem do końca pewna. Co do reszty, to zaraz Wam pokażę, jak już to sobie na spokojnie poczytam. Dobra, a więc ten tutaj na samej górze będzie Mocha Biscuit. W każdym razie tutaj macie napisane, jak to się opisze, numer 3, bo nie jestem pewna, jak to po prostu przeczytać. Następnym kolorkiem mamy kolor orzechowy. Jest to prześliczny, jasny kolor. Jestem totalnie nim zachwycona. Oczywiście u Was na filmie trochę inaczej on wygląda. W każdym razie ci, którzy widzieli to na żywo, mogą wiedzieć, o co mi chodzi. I bardzo mi się spodobał ten kolorek, więc jeżeli lubicie jasne kolory koników, to jak najbardziej z całego serduszka Wam go polecam. Następnie wziąłam sobie biały, bo był akurat na outlecie, więc no, białego nigdy zbyt wiele, tym bardziej ze straszydeł. Są to po prostu moje ulubione materiały, więc no, białego nie mogło po prostu zabraknąć. I na sam koniec udało mi się dorwać piaskowy, z czego jestem niesamowicie dumna, ponieważ od dawna chciałam zrobić fiorda, no i nareszcie mi się to uda zrobić. Tak więc tak wygląda moje całe zamówienie. Dajcie znać, czy udało Wam się w ostatnim czasie właśnie dorwać jakieś nowe materiały i czy macie w planach szycie jakichś nowych koników, a jak nie, to co ogólnie u Was ciekawego porabiacie, śmiało piszcie w komentarzach, ja te komentarze zawsze przeczytam, więc będzie mi bardzo miło, jeśli właśnie coś ciekawego tam napiszecie. Jeżeli ktoś dotrwał do samego końca odcinka, to serdecznie dziękuję za oglądanie. No i co, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć i pa pa!